Lasy Państwowe rozpoczęły ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnic z ofertą sprzedaży. Również Nadleśnictwo Lipinki włączyło się do tej akcji. Lasy Państwowe rozpoczęły akcję nabywania gruntów leśnych, a również gruntów innych niż leśne, na przykład gruntów rolnych, w celu zalesienia. Zapytaliśmy, do kogo skierowana jest ta oferta i gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Skierowana jest do wszystkich właścicieli gruntów, którzy są zainteresowani zbyciem gruntów na rzecz Lasów Państwowych, a my te grunty zalesimy, co wpłynie na zwiększenie lesistości Polski, co wprost się przekłada na ograniczanie negatywnych skutków ocieplenia klimatu, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Szczegółowe informacje się znajdują na stronach wszystkich nadleśnictw, a ja zapraszam do kontaktu z nadleśnictwem, w zasięgu którego znajduje się dany grunt. Kontaktować się można zarówno e-mailem, telefonicznie, listownie, jak również osobiście można przyjść do nadleśnictwa i wtedy wszystkie szczegółowe informacje się uzyska. Kupując nowe grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość Polski zwiększy się do 33%.